Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Seth Dollar z What is Wrestling i witam was w plusach i minusach ze SmackDown Live. Oczywiście jest to ostatnia tygodniówka przed WWE Money in the Bank Pay-Per-View i tak samo jak w przypadku Monday Night Raw chyba coś im nie wyszło. Oczywiście nie twierdzę, że poziom tygodniówki był słaby, bo uważam, że był o wiele wyższy od Monday Night Raw, jednak nadal nie jest to coś, chyba na co wszyscy czekamy. Jednak zanim zacznę, chcę, słuchajcie, wyjaśnić jednodniowe opóźnienie z publikacją owych plusów i minusów. Chciałbym podkreślić, że na naszej grupie dyskusyjnej, kiedy powiedzmy ogłosiłem plusy i minusy na naszym kanale, powiedziałem, że zazwyczaj owy materiał będzie lądował jeden dzień po tygodniówce. Czyli tak jak widzicie to teraz. Wszystkie pozostałe były publikowane w dzień tygodniówki tylko i wyłącznie dlatego, że zbieżność terminów była naprawdę dobra, jeśli chodzi o moją pracę. Nie zawsze tak będzie, więc proszę nie spamujcie mi na Facebooku, czemu nie ma plusów i minusów, kiedy pojawią się plusy i minusy. Don robi to dla hajsu. Tak więc słuchajcie, nie przedłużając, zaczynamy podsumowanie Go Home Show SmackDown Live przed Money in the Bank. I tak jak w przypadku czerwonej tygodniówki, rozpoczęliśmy galę od segmentu, który ma podbudować hype na Money in the Bank. Tym razem słuchajcie, w ringu znalazła się generalna menadżerka SmackDown Live Page plus wszystkie uczestniczki Women's Ladder Matchu. Rozumiem, słuchajcie, chcemy podbudować widowisko, więc dajemy w ring wszystkie uczestniczki i niech każda coś dosłownie przez kilka sekund powie na mikrofonie. Jednak jeśli każda z nich bierze mikrofon i mówi: ja wygram walizkę, ja będę kolejną mistrzynią i przekazuje mikrofon innej osoby, to jest... God damn it. Paige powiedziała, że zebrała najlepsze kobiety ze SmackDown Live, aby zdobyły dla SmackDown Live walizkę i zapomniała, że dosłownie obok niej stoi Lana. Nie żebym miał coś do Lany, ale uważam, że w rosterze SmackDown jest o wiele więcej ciekawych kobiet niż Happy Lana Day. Jezu. Tak więc Naomi, Lana, Becky Lynch i Charlotte Flair, każda z nich powiedziała, że zdobędzie walizkę, powiedziała, dlaczego to będzie ona, a nie pozostała trójka, i tak przez wszystkie cztery osoby. I chyba nigdy więcej tego nie powtórzę, ale słuchajcie, sytuację uratował nikt inny jak Iconic Duo. Nie wiem, czy wspomniałem, słuchajcie, ale ten segment jest zarazem i plusem, i minusem. Minusem jest to, co przed chwilą wspomniałem, czyli dostaliśmy tak mocno oklepany segment, że nie dało się tego oglądać, a plus jest taki, że ten segment w rzeczywistości do czegoś doprowadził. Ale za chwilę do tego dojdziemy. Mianowicie pojawiło się Iconic Duo, które wyśmiało wszystkie uczestniczki, pojawiła się Mandy Rose i Sonya Deville i dostaliśmy, słuchajcie, zapowiedź 8-osobowej walki kobiet na SmackDown Live. I właśnie tak jest budowana dywizja kobiet, ponieważ non-stop dostajemy walki z udziałem bardzo dużej ilości kobiet. I żeby nam się, słuchajcie, nudno nie zrobiło, później ta 8-osobowa walka zamieniła się w 10-osobową. Jednak jest to coś lepszego niż mieliśmy na Raw, gdzie każdy coś powiedział, koniec segmentu, do niczego nie doszło. Tutaj jednak segment doprowadził do main eventu, więc okej. I przechodzimy, słuchajcie, do pierwszej walki, czyli Daniel Bryan kontra Shelton Benjamin. Jak najbardziej plus, dlaczego by i nie? Osobiście chciałem wlepić minus za to, że przed samym rozpoczęciem SmackDown dostaliśmy zapowiedź trzech walk, które zostały nazwane First Time Ever, ponieważ żadna z tych walk nigdy w życiu się nie odbyła. Oczywiście nie liczymy sceny poza WWE, bo gdyby to liczyliśmy, to WWE nie miałoby szans na żadne first time ever. Jednak osobiście z tych wszystkich trzech walk właśnie najbardziej byłem nahypowany na Daniel Bryan i Shelton Benjamin, ponieważ są to dwóch naprawdę dobrze zbudowanych technicznych wrestlerów. Walka opierała się na naprawdę dobrym balansie pomiędzy face a heel, gdzie najpierw to Daniel Bryan próbował coś zrobić, później Shelton Benjamin. Shelton zaczął bijać kolano Daniela, Daniel w kontrze zaczął robić to samo i walka wyglądała jak rzeczywiście walka dobra ze złem. Coś, z czym najwyraźniej WWE ostatnio ma problem, ponieważ wszyscy healowie są cheerowani, a face'owie wybuczowani. Daniel Bryan oczywiście pokonał Sheltona Benjamina, który moim zdaniem w przyszłości może gdzieś tam troszeczkę bardziej zaistnieć po tej walce, a Daniel Bryan zdobył momentum do walki z Big Cassem na Money in the Bank. Nie wiem w ogóle, czy tego momentum potrzebował, ale najwyraźniej potrzebował. I proszę, jeśli ktoś wie, po co WWE robi te, słuchajcie, wywiady na rampie, to niech mi da znać w komentarzu. Osobiście nie rozumiem, dlaczego SmackDown Live zaczęło robić, że Renee Young stoi z Big Cassem plecami do widzów i zadaje głupie pytania, na które wszyscy znamy odpowiedzi. A w tym tygodniu dostaliśmy Hall of Famera The Kinga Lawlera w wywiadzie z AJ Stylesem. Nie dość, że na ostatniej tygodniówce WWE champ nie walczy, a pretendent walczył,
to jest samo sobie troszeczkę bullshit. Stawia to w gorszej pozycji Shinskiej Nakamura, jeśli chodzi o ich walkę Last Man Standing na pay-per-view. Jednak słuchajcie, wracając do samego wywiadu, jest to jak najprościej minus. Niczym się nie różni to od zwykłego, minutowego wywiadu na zapleczach. Tutaj dostaliśmy Jerego, wszyscy hej, happy, tylko nie wiemy dlaczego. AJ Styles powiedział to samo, co mówił nawet jeszcze przed WrestleManią, czyli wejdzie, skopie dupę Nakamury i wyjdzie z tytułem. Oczywiście z tytułem wychodził, ale kto komu dupę sklepał w większości przypadków, to szczerze, ja bym tutaj spekulował. I przechodzimy do następnej walki, gdzie nawet dostaliśmy sędziego specjalnego, czyli The Miza, a walka pomiędzy Rusewem i Samoa Joe. Holy fuck, ta dwójka naprawdę zasługuje na więcej czasu w WWE TV i na dodatek dostali walkę między sobą, więc jak najbardziej plus. Było tutaj widać chemię pomiędzy tą trójką, która weźmie udział w Men's Money in the Bank Ladder meczu i ta walka pokazała, nieważne kim ty jesteś, nieważne kim ty jesteś, bijemy się. I kolejne zwycięstwo Rusewa na tygodniówce moim zdaniem może być negatywną rzeczą dla nikogo innego jak Samoa Joe. No, chyba że Samoa Joe wygra Money in the Bank briefcase, to wtedy zwracam honor. Samoa Joe od pojawienia się na SmackDown tylko dużo gada, nic nie robi i miejmy nadzieję, że na Money in the Bank się to zmieni. Osobiście chciałem wlepić duży minus za to, co się stało po walce, czyli The Miz ściąga walizkę, a w niej znajdują się placki i New Day się śmieje, hehehe. Problem jednak polega na tym, że New Day nie mogło być na zapleczu SmackDown. Xavier Woods w tym czasie był na E3, czyli targi gier komputerowych, gdzie między innymi walczył, znaczy nie tylko Xavier Woods, cały New Day walczyło z Kenny Omega i Young Bucksami. Więc nawet temu WWE nie zaradziło, ponieważ nawet tego samego dnia ogłosili, że New Day będzie walczyło z Omega i Young Bucksami. I przechodzimy do walki, która już troszeczkę przeze mnie została wspomniana wcześniej przy segmencie AJ Styles, czyli Jeff Hardy, czyli United States Champion kontra pretendent do WWE Championship, czyli Shinsuke Nakamura. Powtórzę to, co powiedziałem dosłownie minutę temu, czyli Shinsuke Nakamura walczy tydzień przed pay-per-view AJ Styles, nie? Więc teoretycznie większe szanse na zwycięstwo ma Phenomenal One. Tak więc dlaczego pretendent musi walczyć tydzień przed, a mistrz nie? To kompletnie nie ma sensu. Jednak wracając do tej samej konkretnej walki, to niestety, ale muszę wlepić soczysty minus. Po pierwsze, Jeff Hardy jako United States Champion jest kompletnie nijaki. Oczywiście wiemy, że boryka się z kontuzją, tak więc WWE, jeśli wiecie, że ma kontuzję, zrzućcie z niego tytuł, dajcie komuś innemu, poprowadźcie jakieś story z tym tytułem. Warto dodać, że United States Championship nawet nie jest bronione podczas Money in the Bank. Na dodatek walka zakończyła się po low blow wykonanym przez Shinsuke Nakamura i to, co krzyknął Corey Graves, kompletnie mnie rozwaliło. Krzyknął on, że ten low blow jest akcją firmową Shinsuke Nakamury. Wniosek jest prosty, że Nakamura, nieważne czy wygrywa czy przegrywa, jego celem jest dostanie się do jąder swojego przeciwnika. Wybrał stypulację Last Man Standing tylko i wyłącznie dlatego, że owa stypulacja pozwala mu wielokrotnie dotykać genitaliów AJ Stylesa. Tak więc niech WWE weźmie z tego nauczkę, zrzućmy tytuł United States Jeffa Hardiego, wyleczmy go ponownie, poprowadźmy jakieś story z owym tytułem, a Shinsuke Nakamura niech wreszcie wygra tytuł i daj mu odpocząć Stylesowi od tytułu. I przechodzimy do main eventu, czyli 10-osobowa walka kobiet. I mam nadzieję, że się nie pomylę, ale w jednej drużynie była Asuka, Lana, Naomi, Becky Lynch i Charlotte Flair. A w drugiej drużynie była SmackDown Women's Champion, czyli Carmella, Iconic Duo, Mandy Rose i Sonya Deville. I szczerze powiedziawszy, jestem drugi raz w tym tygodniu zaskoczony walkami kobiet, ponieważ tak jak wiecie, bardzo dobrze oceniłem walkę Fatal 4-Way z Monday Night Raw i tak samo tutaj muszę bardzo pozytywnie ocenić ten main event SmackDown. Nie była to typowa walka kobiet, gdzie jedne wykonują finishera, wchodzi druga, roll up, raz, dwa, trzy. Tutaj naprawdę mieliśmy momenty, kiedy było widać, że Carmella przepina Askę. I tutaj nagle nie wiadomo skąd wyskakuje Lana, która przerywa pin i ratuje sytuację. Powtórzę to jeszcze raz, Lana ratuje sytuację. W pojedynku dostaliśmy wiele ciekawych wiązanek, czy to finisherów, czy po prostu jakichś akcji. Było widać napięcie pomiędzy, powiedzmy, uczestniczkami Money in the Bank Ladder meczu, ale jak to w WWE, wszystkie później zrobiły grupowy hack i takie, o kurde, za 5 dni walczymy o walizkę, okrążmy Askę i pokażmy, że jeśli zdobędzie tytuł, I'm gonna cash in. Za samą końcówkę SmackDown mógłbym wlepić minusa, ale tego nie zrobię, ponieważ ta końcówka miała jakiś tam sens. Wszystkie kobiety zdały sobie sprawę, że teraz były jako drużyna, jednak za kilka dni będą walczyć w ladder meczu
o briefcase Money in the Bank. A jak dobrze wiemy, zdobycie owej walizki absolutnie zmienia karierę o 180 stopni, chyba że mówimy o Baronie Corbinie. W tym przypadku nie zmienia to kompletnie nic. Tak więc, panie i panowie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Były to plusy i minusy ze SmackDown Live 12 czerwca. I tak jak zwykle, dajcie nam znać w komentarzach, która tygodniówka według was wypadła lepiej kilka dni przed Money in the Bank. Mój głos oczywiście leci na SmackDown Live, ponieważ po pierwsze oglądało mi się to jakoś lepiej, po drugie było o wiele mniej bezsensownych segmentów. No i najważniejszy punkt, no SmackDown Live nie ma samego Zayna i Bobiego Lashleya. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już podczas plusów i minusów z Money in the Bank w ten poniedziałek. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.